brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W celu aktywizacji osób twórczych w gminie Brzozów, ale jednocześnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, pojawiła się inicjatywa utworzenia w Brzozowie Teatru Podziemnego. Idealnym miejscem na jego działalność wydaje się otwarty w maju ubiegłego roku amfiteatr w parku miejskim. Żeby ten park był funkcjonalny, on musi być wypełniony. Wypełniony artystami, wypełniony młodymi ludźmi. I tutaj również gmina Brzozów ma pewne możliwości oddziaływania. Bardzo się cieszę, bo będzie nas czekał taki bardzo ciekawy projekt. Nasz wspólny pomysł z panem burmistrzem stworzenia takiej przestrzeni właśnie dla artystów, przede wszystkim stworzenie sceny takiej, której nam, nie ukrywam, brakuje. Mamy tutaj Brzozowski Dom Kultury, ale często przez pokazy filmowe niestety nie możemy cały czas jej używać i brakuje takiego miejsca, żebyśmy mogli tworzyć. Nie tylko mówię tutaj o Akademii, ale też o innych twórcach, o innych bardzo utalentowanych osobach artystycznie, wokalnie, żeby mogły gdzieś pokazać się. I tak pomyśleliśmy, że właśnie to miejsce byłoby wspaniałym miejscem, żeby można było organizować różnego rodzaju koncerty, spektakle, recitale i można to zrobić właśnie tutaj w Brzozowie, właśnie w tym pięknym miejscu. Gmina Brzozów inwestuje w młodych ludzi. Chcemy, żeby ta młodzież, która jest na tym terenie, miała jak najszersze pole rozwijania swoich umiejętności, czy to wokalnych, czy to teatralnych. I powiem może w ten sposób, samorząd to nie tylko drogi, chodniki, ale właśnie głównie to ludzie. I zależy nam bardzo mocno, żeby tych ludzi promować, rozwijać, bo wtedy możemy się właśnie tymi ludźmi pochwalić szerszej publice. Do jakiej grupy osób skierowana jest Wasza inicjatywa? No myślę, że dla każdego. Tutaj zależnie od programu, jaki będziemy organizować, no to będziemy mieć odpowiednią widownię, ale przede wszystkim no dzieciaki. Myślę, że tutaj duża grupa osób w Brzozowie zmierza się z tym, że nie mamy takiego miejsca, żeby nawet pokazać jakieś teatrzyki, nawet malutkie w Brzozowie i dzięki temu będziemy stwarzać na pewno duży repertuar tutaj dla dzieci. Przede wszystkim teatru dla dzieci, koncertów też inscenizowanych, no i przede wszystkim też teatru sztuki, przedstawiania różnych tekstów, scenariuszy, co będzie też kierowane dla już starszych osób. I, no i myślę, że wszyscy będą tym bardzo zainteresowani. Brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.